Proszę pana, jesteśmy w klubie Lab, klubie fitnessu w Warszawie. Za chwilę odbędzie się koncert muzyczny. A fabułą przewodnią dnia dzisiejszego jest to, że sportowcy wspierają artystów. Proszę pana, pan jest jednym z trenerów danego klubu. Pana zdaniem, czy warto, aby sportowcy wspierali artystów w tym trudnym okresie? Dzień dobry, tak, oczywiście. Też uważam, że powinny być wspierani artyści nie tylko przez sportowców, ale przez wszystkich, bo w dzisiejszych czasach nie jest łatwo, szczególnie właśnie osobom w takiej bardziej artystycznej albo wolnych zawodów, którzy no nie mają takiego wsparcia jak inni ludzie z innych firm. Więc tutaj ta integracja, to łączenie się środowisk, środowiska sportowego, środowiska artystycznego jest moim zdaniem jak najbardziej na miejscu i fajnie, że można jakąś taką cegiełkę dołożyć do tego i się zintegrować, połączyć siły. Osoby zainteresowane na przykład uczęszczaniem na takie zajęcie, na taki trening, który pan prowadzi, czy mają takową możliwość, aby na przykład przyjść i zapisać się nimi do pana lub do innego trenera? Tak, zapisy są prowadzone tutaj w recepcji klubu, więc jak najbardziej to jest możliwe, więc cała strona organizacyjna jest po stronie jakby klubu Lab, ale jak najbardziej osoby, które będą zainteresowane, bardzo serdecznie zapraszam na zajęcia do mnie, czy też do innych moich kolegów z innych dziedzin sportu. Nie mogę nie zapytać, dla osób, którzy jeszcze nie znają tego rodzaju sportu, na czym on polega? Tutaj, jeżeli chodzi o system Krav Maga, to jest system samoobrony, to nie jest system sportu jako taki, tylko system samoobrony. On polega na ćwiczeniu tak naprawdę najbardziej naturalnych odruchów człowieka i przekuciu tego w miejscu, w którym w sytuacji niebezpiecznej będziemy mogli użyć tego tak naprawdę, więc nie możemy używać jakichś wymyślnych technik, trzeba jak najbardziej polegać na swoim ciele i trening tego poprzez coraz bardziej stresujące warunki i poprzez naukę tych technik odpowiednich pozwala czuć się bardziej komfortowo i nie tylko na takich sytuacjach powiedzmy ulicznych, ale też na co dzień, tak, bo już nasza pewność siebie rośnie nie tylko właśnie w takich sytuacjach, jak powiedziałem, ale też w życiu codziennym, stres w pracy, stres w domu, cokolwiek, to też jest pokonywane na takich zajęciach, bo człowiek się przyzwyczaja do tego, potrafi lepiej sobą panować, może troszkę się wyżyć, uderzając w tarczę, więc jak najbardziej to jest to taki, powiedzmy, ogólnorozwojowy trening. Jakiej nuty muzycznej pan spodziewa się na dzisiejszym koncercie? Ciężkie pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałem sobie psuć niespodzianki.